Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w Łukowie na konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię wyborczą Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu. Są z nami kandydaci Koalicji Obywatelskiej z Łukowa, ale nie tylko, również z Lublina i kandydat w ramach Paktu Senackiego Koalicji Obywatelskiej do Senatu i od niego zaczniemy, generał Jan Reichel. Generał będzie reprezentował okręg stanowiący powiaty łukowski, rydzki, lubartowski i opolski w wyborach do Senatu i liczymy, że temat bezpieczeństwa będzie jednym z ważniejszych tematów w tej kampanii wyborczej, o którym mieszkańcy naszego regionu będą chcieli rozmawiać. Jest z nami Bernarda Machniak. Bernarda Machniak, kandydatka z Łukowa, która ma miejsce numer 7. Jest z nami Filip Jastrzębski, najmłodszy kandydat na liście, kandydat Młodych Demokratów, szef Młodych Demokratów w województwie lubelskim. Jest to organizacja bardzo mi bliska, ponieważ również w Młodych Demokratach zaczynałem swoje zainteresowanie polityczne. Jestem ja, Mateusz Popłaski, zastępca burmistrza miasta Łuków, również chętny do walki o mandaty poselskie w tych wyborach parlamentarnych.